witam was. Drugi dzień świąt, tutaj już nie ma, jest zwykły dzień pracy. Ja z Rosą na spacerze. Chyba za bardzo nie chcę iść. Chodź, Roska. Śnieg pada, tak? Śnieg pada. Zimno w nóżki, wracamy. Chodź. Zapomnieliśmy dla Roski butów. A jest troszkę mrozik. No i Roska. No daleko nie odeszliśmy, to jest mój samochód. Myślałam, że chociaż... Ale siusiu jeszcze, Rosa. Do zobaczenia później. O, Katarzyna już w żywiole. Jest zimno. Idziemy. Jest zima. Muszę ćwiczyć. A my, kochani, dzisiaj ruszamy na taką krótką wycieczkę. Właśnie tutaj wchodzimy na szlak. Jest też parking, gdzie można właśnie sobie zaparkować. I idziemy popatrzeć na fajne widoki, bo jutro może z Michałem tutaj przyjedziemy na wschód słońca zobaczyć. Bo dzisiaj troszkę pochmurno. Padał śnieg rano, jak widzieliście chyba. No i idziemy. Kochani, a w jaki team jesteście? Jesteście team góry, czy woda, ocean, morze, palmy? Ja uwielbiam też, ale uwielbiam też zimno, polubiłam, naprawdę. No dajcie znać w komentarzu, co wy wolicie. Mi ciężko się zdecydować, bo ja uwielbiam jeździć nad wodę, ale nie wiem, czy by mi się to nie znudziło. Nie wiem. Ale uwielbiam. Uwielbiam też palmy, uwielbiam też szum fal, ale góry. Najlepsze połączenie to góry i ocean. I kochani, po drodze takie znaki, żeby dać troszeczkę zwierzętom spokoju w tym czasie. Ale my tam nie idziemy. Tam jest zamknięte. Teraz, kochani, zaczynamy drugi krótki spacer. Byliśmy jeszcze w międzyczasie w sklepie na zakupach. Ja zmieniłam trochę, tylko podpinkę samą ubrałam, bo jak się idzie, to jest ciepło. Ale przy okazji testuję rzeczy do Laponii, chociaż no byłam już. Już wam pokazuję, gdzie idziemy. Do domu. Ale powiedzcie, fajny, nie? Taki widok. Tu jest taka krótka ścieżka. Będziemy szli do wody, do tej pompy takiej, do tej wieży wodnej. Zaraz wam pokażę, ale tutaj naprawdę fajny widok, muszę mieć. Tak wyżej, a tam, no tak, tutaj krzaki akurat, ale jak się wejdzie wyżej, no to mają bardzo fajny widok. Idziemy. Drugi dzisiaj krótki. I kochani, doszliśmy. To jest właśnie wieża ciśnień. U nas to wiecie, są takie bańki na takich nogach, na takiej nóżce i potem takie okrągłe góry. A tutaj wystarczy takie coś w górach postawić. Na górze znaczy. I zobaczcie, jaki piękny widok stąd. Śnieżek troszkę pada. Pięknie. Kochani, zobaczcie, jeszcze szybko wam pokażę. Tu jest niezamarznięte, czyli może byłoby idealne miejsce do morsowania. Co? Rozmarznięte? No. U mnie też. To co, jedziemy teraz coś przekąsić? Roskę wypuścić, nie? Można przyjechać wieczorem. Na wschód? Zachodzie, wieczorem, w nocy. O, no tak. Jak będzie oświetlone. Okej, okay, to przyjeżdżamy. Tak wieczorem, jak już się światło zapalam, ale jeszcze będzie trochę nieba. Dobra. To przyjeżdżamy. Teraz co, jedziemy do domu zjeść, prawda? Rosę tak, wypuścić i potem... Idziemy na następne. U nas nie ma to tamto. Jak gdzieś jesteśmy, no to my cały czas coś robimy. Nie Maja? Na pocieszenie Mai.
na niepocieszenie. I nasza ostatnia, dzisiaj trzecia trasa, tuż przed zachodem słońca. Teraz wam pokażę, gdzie idziemy. Samochód kawałek dalej zostawiliśmy, tak 6 minut od wejścia, bo tutaj było na początku takie bardzo nieciekawy wjazd. Moglibyśmy utknąć. Nie ma tutaj, kochani, akurat nazwy, ale właśnie przy wejściu tam dalej na ścieżki. O, może tam będzie. Ale nazywa się to Bear Creek Road. Idę zobaczyć, czy jest. Jest. Nazwa. Widzicie? Bear Creek Trail. Też piękne widoczki. Indrn. Idziemy tutaj, bo najpierw będziemy wchodzili tutaj pod górę. To chcemy wcześniej to zrobić. A później taką drogą będziemy wracać. Tak więc idziemy, bo już naprawdę, nie wiem, dużo do zachodu słońca nie zostało. Jednak, kochani, zeszliśmy na dół z powrotem. No bo widzicie, już słońce zachodzi. Nie chcemy tam po ciemku łazić. Idziemy, podjedziemy w to miejsce, co byliśmy wcześniej. Tam będziemy chcieli zobaczyć właśnie z tej górki, bo to jest bliziutko, jak wygląda miasto tak osiedlone. Tak więc idziemy. A tu jeszcze przyjedziemy. Zobaczcie, jak zachodzi słonko. W rzeczywistości wygląda to o wiele ładniej, nie? Tutaj to tak leciutko, a tak to fajnie widać. Dojechaliśmy, już prawie jesteśmy na górze. Ale szybko panorama. I idziemy dalej. Doszliśmy. Michał już robi zdjęcia. I zobaczyć, co tam. Jak tam? Będzie coś? Się okaże. Robi się. Zobaczcie, jak pięknie. Nie podzielasz zdania mojego? Podzielasz, nie? Michał zaopatrzony w sprzęt. Ale zaświecił. Najjaśniejszy panie. Dzięki, kochani, za dzisiaj. Za dzień z nami. Taki krótki, może, nie wiem. Dla nas był cały. Od rana do wieczora. Ale było naprawdę fajnie. Szkoda, że tej jednej traski nie zdążyliśmy zrobić, no ale nic straconego, na pewno jeszcze tam trafimy. Jesteśmy bardzo blisko, to no i ten widok. Ostatni rzut oka i do zobaczenia. Buziaki, kochani, pa pa. Jeszcze tylko dodam, że jeżeli ktoś by chciał, to może dać łapkę w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jakiś komentarz też będzie bardzo miło. Dzięki, pa pa. I wam powiem pięknie, zobaczcie, jak ktoś ma piękny widok, to ten, wiecie, rano i wieczorem. Taka szybka dogrywka, jak to wieczorem wygląda. Cudnie. Tak więc teraz już naprawdę pa pa.